Cześć, tutaj Sebek. Witajcie już w trzecim z kolei odcinku z gry The Evil Within. Skończyliśmy w tym samym momencie, w którym teraz zaczynamy, tak więc lecimy dalej z tą grą. Zobaczymy, czy trafią mi się jakieś irytujące teraz rzeczy. Pewnie tak. Spacja podnieś. Rzuć to tam. No idź tam. Ja chętnie cię zabiję teraz. Dziękuję bardzo. Weźmy i podpalmy. W razie W. Teraz pytanie, gdzie jest ten drugi? Bo ja go tam nigdzie nie widziałem. Ja bardzo bym chciał. Tam jest ten drugi. Tylko pytanie, co on teraz robi? Okej, okay, nice, headshot. Podpalamy go, nie ma potrzeby. Dostał headshota. Chociaż czekajcie. Mamy latarnię. A nie, dobra, ja chciałem go latarnią podpalić. No dobra, nieważne. Spacja podnieś. Dziękuję bardzo. Okej, mamy zielony płyn. I teraz... Ogólnie to ja bym się jeszcze tam cofnął. Ciekawi mnie, co jest tam. Dalej. No tam jeszcze coś widziałem. Tam o, jakiś domek. Który mnie dość intryguje. Weźmy sobie, wstrzyknijmy w razie W to. Jest pytanie, czy on mnie widział. Chyba nie. I pytanie, czy on jest sam. Chyba tak. Okej, wzięliśmy sobie z tych zwłok coś. Teraz... Czy znajdę w tym domu coś ciekawego? Oprócz oczywiście pułapek. Znajdujemy zwłoki.
Okej, nic więcej ciekawego. Więc możemy się stąd zmywać. Nie jestem pewien, czy dobrze robię, nie podpalając tych wszystkich zwłok, no ale niech stracę. Najwyżej mnie coś brutalnie zaciupie, zacznie i zabije. Tutaj mamy pułapki, które chcemy rozbroić oczywiście. Zdecydowanie chciałem je rozbroić. Teraz tu mamy jakiegoś zombiaka. Czy on mnie zobaczył? Ja nie wiem, jak oni się zachowują, kiedy kogoś zobaczą. Powiem wam szczerze, że ta kamera mnie strasznie denerwuje. On tu idzie. Kamera mnie denerwuje bardzo, ale damy sobie z tym radę. Okej, jak z każdego ma wypadać po dwa amunicji, to się opłaca im łupać w głowę. Zdecydowanie się opłaca. Sprawdźmy, czy tu jest coś godnego uwagi. Ajajajajaj. A widziałem to. Zauważyłem to w ostatniej chwili oczywiście. Jest mrocznie. Idziemy dalej. Tutaj mieliśmy jakieś wrota. Wydaje mi się, że jeśli palić zwłoki, to tylko w momencie, kiedy kiedy wiem, że oni nie zginęli na pewno. Fuck, było ich spalić, było ich spalić. Traf tą głowę w końcu, Jezus Maria! Podpal. Dobrze, że mi zostało jeden amunicji. Użyj to. Cóż za wysiłek. Dobra, ale punkt kontrolny, okej, jest nice. Lecimy sobie dalej. Coś słyszałem, ale nie wiem co. A, tam. Good God. Sporo ich jest. That's right. Just keep doing what you're doing. I co, mogę się zakraść? Najprawdopodobniej tędy. Chociaż ja to bym chętnie ich zaciupał, ale nie mam jak. Niestety.
Tak, tak, jedzcie sobie, jedzcie, nic się nie dzieje, nikogo tu nie ma. Nikt tędy nie przechodzi wcale, jest okej. Ty coś czujesz, że sprawiłeś mi największy kłopot? Nie dość, że sprawiłeś mi kłopot, jeszcze będę musiał cię zaciukać najprawdopodobniej i to po cichu. Chociaż... Okej. To jednak on postanowił zaciukać mnie. Dobra, 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 dobra. Tego nie przeżyliśmy. Pytanie, jak ja mam przejść tego typa? Jak strzelę, to oni wszyscy się na mnie rzucają. Skróty do przedmiotu można ustawić w ekwipunku. Bardzo chętnie, bardzo, bardzo chętnie. Jak? Ale co to było? Ustaw skrót. Jeden. Okej, okay, nice. Tak, wiem, że tu was jest dużo, wiem, że sobie tutaj jecie. Wiem, to jest wszystko na propsie. Teraz pytanie, jak ja mam to zrobić, żeby przejść koło tamtego typa? Najprawdopodobniej przechodząc tutaj, będę musiał zaraz skręcić tu. Nie, jednak nie. Dobra, będę musiał biec do przodu. To jest chyba najlepsza metoda. Tylko czy mi coś to da? Czy oni mnie dalej gonią? Gonią mnie. Psychole mnie gonią. Dobra. Teraz się dowiemy, co z tego wyniknie. Wow! Kurde, Assassin's Creed. Gdybym wiedział, że muszę biec od razu, to bym to zrobił od razu, nie marnując... A myślałem, że to ja spadłem do wody. Gdybym wiedział, że od razu muszę tam biec, to bym biegł od razu, kurde. Ale mamy koniec rozdziału drugiego. Jest 13 minuta, kurczę. Nie wiem, czy kończyć. Nie, no zaczniemy jeszcze następny sobie rozdział. Ciekawe, ile tych rozdziałów w ogóle jest. Po otwarciu ekwipunku czas zwalnia. Dobre info. I fajnie, że znowu jestem na low HP. Ale teraz załadujmy sobie rewolwer. Chociaż podobno jak jestem w ukryciu, to moje HP się zwiększa. Ale ile w tym prawdy? Zwiększa się. Zwiększa się do tylu, ile może. Rozwalmy tą skrzynkę, może tu coś ciekawego będzie. Nie, nie ma. Okej. Rozdział trzeci, szpony hordy. Tu mamy heala, heala mamy, dawać heala. Użyjmy sobie od razu heala i wrzućmy sobie go pod... Co to jest? Apteczka. Dwórka. Dwórkę damy pod 2, heala damy pod 4. Hinnijmy się w razie W. I lecimy dalej. Ciekaw jestem w ogóle, skąd ja tą dwórkę wziąłem, ale okej, okay, nie wnikam w to. Słyszę zombiaki, słyszę zombiaki.
podpalam ich od razu. Nie interesuje mnie to. Już miałem typów, co mi na plecy wychodzili. Drzwi mi się otwierają, okej. Czyli coś czuję, że powinienem tu wejść. No to... Shit. Drogę powrotną mam już załatwioną. Ale poeksplorujmy trochę. Poszukajmy. Ty sobie tam wisz i nawet nie waż się wstawać. Dobra, tam coś słyszę. Przyjdźmy sobie tutaj, drzwi nas zachęcają do wejścia i tego się właśnie boję. Butelki, butelki, nie chcę żadnych butelek na razie. Tutaj, czy mamy tu coś ciekawego, nie? What the fuck, bomba! Mogę to rozbroić? Spacja, zatrzymanie wskazówki, niebieski sukces, czerwona porażka. Zatrzymanie wskazówki w niebieskim szarze. Przy pierwszym obrocie rozbroi pułapkę. Rozbrojenie pułapki dostarcza ci części pułapki. Okej, okay, spróbujmy. Fuck! Dobra. Dobra. Rozbrojenie pułapki zawsze na propsie. Ta gra mnie niszczy. Dobra, zregenerujmy się trochę. Jednak pójście w życie to nie był głupi pomysł. Spacja podnieś. Będę mógł ich ciachać toporkiem. Tylko czy mi coś to da? Podnieś. Mam coraz więcej i chciałbym to wykorzystać. Chcę to rozbroić. Dziękuję bardzo. Otwórz, co to jest? Zapałki, okej, okay. Nie mogę już więcej, okej. Co tu się dzieje? Okej, jak się mogę z tego wycofać? Już nie chcę tego badać. Tam coś dynda. No dobra, pobadałem już sobie. Halo. Jak z tego mogę odejść? No skończ już badać, gościu. 1, 2, 3, tab, caps lock, backspace, escape. Jak przestać badać? No już. Gościu, kurde. Alt, control.
Alt, Ctrl, Delete. Na pewno zadziała. Zaraz to sprawdźmy. Samouczek. Opcje, sterowanie. Okej. Możliwość i naprawdę na propsie. Super, pięknie, no rewelacyjnie. Jak skończyć badać, serio? Już chyba wcisnąłem wszystko, co było możliwe. Można zapisać? Nie można zapisać. Nie można wczytać. Chyba, że muszę się przyjrzeć czemuś szczególnemu sobie. Nie wiem. Nie, ta gra jest okropna. Nie no, nie, naprawdę, ja chyba zaczynam mieć dosyć tej gry. Jak przestać badać? Serio. Nic nie pomaga. Dobra, wczytaj grę. Autozapis. Tak. Tak więc okej. Tutaj mamy autozapis. Ja za cholerę nie wiem, jak skończyć badać. Może dowiem się tego w kolejnym odcinku. A na razie to by było na tyle. Tak więc jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Wejdźcie na naszego Facebooka i oczywiście subskrybujcie kanał. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!